Miał pan opinię awanturnika tak dalece, że nawet chyba z pracy został pan zwolniony. Dzień dobry państwu. Piotr Niemczyk, Obywatele News. Dzisiaj państwa i moim gościem będzie pan Robert Buciak, aktywista miejski, chociaż raczej może działacz społeczny, ale przede wszystkim człowiek, który walczy o prawa pieszych, prawa rowerzystów, o to, żeby miasto było dla ludzi, a nie dla samochodów i biurokratów. Panie Robercie. Dzień dobry. Złożył pan wniosek do Urzędu Miasta, żeby w Warszawie stanęło 666, podkreślam 666, bo to jednak charakterystyczna liczba, ławek, które będą pomalowane w kolorach tęczy. No, wiadomo, z czym się kojarzą kolory tęczy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu był to ruch spółdzielczy, prawda? Na przykład, nie wiem, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe też się posługiwały kolorami tęczy, ale jednak od paru lat co najmniej dosyć jednoznacznie się identyfikuje ze środowiskiem LGBT. Czy to znaczy, że pan, zestawiając cyfrę 666, liczbę 666 z ławkami kolorów tęczy, co, że pan chce pokazać, że co, że środowisko LGBT to jest jakiś pomiot szatana, czy to jest jakiś szatański wymysł? O co chodzi z tym projektem? To zacznijmy od początku. To jest projekt, który złożyłem do budżetu obywatelskiego Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok. I nie jest to mój pierwszy projekt, bo ja na koncie mam złożonych 70 projektów, z których 30 zostało wybranych do realizacji w ostatnich 5 latach. No i mam zwyczaj taki, żeby co roku złożyć taki jeden projekt, o którym będzie głośno. Z kilku powodów. Po pierwsze, żeby ludzie jednak pamiętali o tym, że budżet obywatelski istnieje. A po drugie, żeby zmienić coś w mieście, a żeby nagłośnić jakiś temat, no to trzeba posłużyć się pewnymi kodami kulturowymi, które spowodują, że ludzi temat zainteresuje. No i w tym roku wpadłem na pomysł, żeby postawić tęczowe ławki. Zresztą to nie jest mój pomysł, bo taki projekt wygrał w głosowaniu w ubiegłym roku w Kielcach i tam stanie 20 ławek. Bardzo ciekawym charakterystycznym w gruncie rzeczy konserwatywnym mieście, więc to ten precedens jest bardzo ciekawy. No nie do końca, no bo Kielce mają ze słowem tęcza dużo wspólnego. Tam nawet istniał klub sportowy tęcza, tam ruch spółdzielczy był silnie rozwinięty, więc jakby w Kielcach to słowo tęcza ma troszkę inne konotacje cały czas. No, a w Warszawie zaproponowałem, żeby postawić takie ławki. No, liczba 666 wzięła się stąd, że w ubiegłym roku wygrał w głosowaniu mój projekt na postawienie 600 ławek w Warszawie. I te 600 ławek, tylko że nie tęczowych, tylko takich zwykłych, pomalowanych bezbarwną farbą, stanie na ulicach Warszawy. No więc stwierdziłem, że trzeba jakoś coś zrobić, żeby zainteresować ludzi tematem i trzeba było wybrać taką liczbę, która ludzi do tego przyciągnie. Czyli jak będę wracał ze spożywczaka z dużą ilością zakupów, to jak siądę na ławce, to prawdopodobnie panu zawdzięczam to, że mogę usiąść. Tak? Bardzo możliwe, że to będzie ławka, która będzie postawiona w ramach mojego projektu. No i teraz proszę zauważyć, najgłośniejsze miejskie tematy to są zazwyczaj jakieś wycinki drzew, walki o parkowanie, jakieś zmiany na ulicach, jakieś stawianie budynków, które się jednym podobają, innym nie. A teraz największa dyskusja w budżecie obywatelskim jest o ławkach. To jest projekt, o którym jest najgłośniej od 2 miesięcy. Ławki, czyli coś, co potrzebują przede wszystkim osoby starsze, które idąc do sklepu, do przychodni, na przystanek autobusowy, często jest im po prostu trudno dojść, potrzebują tej chwili odpoczynku, potrzebują tej ławki, żeby na niej odpocząć. No dobrze, ale osoby starsze są bardzo często konserwatywne. Jak się dowiedzą w kościele, że LGBT, gender to jest właśnie największa zaraza, groźniejsza niż koronawirus, to co? To nie boi się, że oni, nie boi się pan, że oni nie będą chcieli usiąść? Czy właśnie chce im pan nauczyć tolerancji w ten sposób? Ja bym tak ostro nie stawiał tych tematów. Z reakcji, które do mnie wróciły po tym, jak projekt został ogłoszony, no to 3/4 odpowiedzi to są reakcje pozytywne, że fajnie, staną ławki, a niech sobie będą kolorowe. Naprawdę ludziom to w większości nie przeszkadza i ja też nie widzę powodu, żeby
jakieś nadmierne emocje tutaj. No ale jednak właściwie nie odpowiedział pan na moje pytanie, no bo on jednak cały czas te kolory tęczy mają mimo wszystko dosyć jednoznaczną konotację. Jak czytałem o pana projekcie, to oczywiście były takie odnośniki, że nie, że po co takie ławki, że lepiej są czarne tego, bo nie są, ludzie nie są przyzwyczajeni do kolorowych, tylko do ciemnych. No nie znalazłem zarzutów wprost, że to jest propagowanie LGBT, tak? Postaw, że tak powiem, już nie będę wymieniał tych epitetów, jakimi się różni komentatorzy posługują, ale, no, ale przecież jest pan świadomy tego, że te kolory no, pewną grupę prowokują. Czy nie boi się pan, że zaszkodzi to? Ja myślę, że to zaszkodzi przede wszystkim tych, którzy poczuli się sprowokowani. Że taka prosta rzecz, jak postawienie ławki, potrafi u kogoś wywołać takie emocje, że nie potrafi się opanować i napisać wiele brzydkich słów pod własnym imieniem i nazwiskiem w internecie. Naprawdę, ja to traktuję zdecydowanie mniej emocjonalnie. Ja się cieszę ze wszystkich pozytywnych emocji, które to wywołuje. Zwykli ludzie reagują na ten projekt pozytywnie. Dobra, to bardzo się cieszę, bo poznaliśmy się parę lat temu i był pan w dosyć trudnym momencie, ponieważ przez to, że był pan aktywistą, który domagał się poszanowania tego, że chodniki są dla pieszych, a ścieżki rowerowe dla rowerzystów, a nie mają służyć jako parkingi dla samochodów, które już wszędzie, no, zyskał pan opinię awanturnika, takie środowiska kierowców, jakieś, właśnie nie wiem, bo to powinienem jakoś negatywnie określić, no, sam kierowca nie ma negatywnego zarobienia, ale jakichś bardzo, powiedziałbym, prymitywnych ludzi nawet stworzyła stronę internetową, nie będę nazwy wymieniał, bo po co, właśnie powstała po to, żeby pan utrudnić życie, tak? No, wiem, że miał pan opinię awanturnika tak dalece, że nawet chyba z pracy został pan zwolniony. Może nie dokładnie za to, że powstała strona na pana temat, ale że pan się na przykład domagał w pracy poszanowania osób niepełnosprawnych, tak? Już może nie rozwijajmy tego, bo nie jestem pewien, czy nie naruszam tu pana prywatności nadmiernie, ale był pan człowiekiem rzeczywiście wymęczonym przez te środowiska. Jednak się pan nie poddał. A niech pan powie, czemu pan? Bo pan prowadził blog literacki, pan się interesował literaturą, prawda? Chciał pan być może pisać albo przynajmniej recenzować książki, reportaże i zamiast tego zajął się pan no, właściwie czasami nawet chyba fizycznymi przepychankami z kierowcami. Co pana spowodowało, że pan się tym zajął? Zmiana u mnie nastąpiła, mogę powiedzieć dokładną datę. 16 grudnia 2013 rok, godzina 16:30. Na ulicy Kazimierzowskiej w Warszawie, przed szkołą podstawową numer 157, pędzący kierowca zabił nauczyciela, który wyszedł przed chwilą ze szkoły. I ulica Kazimierzowska to była ulica, którą ja codziennie jeździłem rowerem do pracy. I ta tragedia tak mną wstrząsnęła, że postanowiłem powiedzieć nie, dość. Po prostu trzeba zatrzymać to, co się dzieje. Trzeba zatrzymać to mordowanie pieszych, to niebezpieczeństwo, które ja codziennie odczuwam, codziennie widzę na swojej drodze. No i wtedy pojawił się właśnie budżet obywatelski w Warszawie i zacząłem zgłaszać projekty, które mają poprawić bezpieczeństwo i wygodę poruszania się pieszo i rowerami. No i akurat tam na ulicę Kazimierzowską inna nauczycielka z tej szkoły zgłosiła projekt tego, żeby postawić tam na ulicy Kazimierzowskiej azyle na przejściach dla pieszych. No ja wsparłem ten projekt poprzez promocję w internecie i też roznosząc ulotki. No i ten projekt wygrał. No i te azyle na przejściach dla pieszych stanęły, bezpieczeństwo się tam poprawiło. Sam też złożyłem projekty i w tej pierwszej edycji wygrał mój projekt na remont chodnika wzdłuż Alei Lotników. No i ten remont chodnika został przeprowadzony. No i zobaczyłem, że to jest sposób na to, żeby poprawiać nasze otoczenie, rzeczywistość, w której żyjemy, i zacząłem składać kolejne projekty na posadzenie drzew, na budowę ścieżek rowerowych, na zrobienie naturalnych placów zabaw. No i tych projektów mam już 30 zwycięskich. W ostatniej edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie wygrało 8 moich projektów, w tym 3 najdroższe projekty, które będą zrealizowane w tym roku,
To są projekty, które ja złożyłem. Panie Robercie, ja powinien pana zaprosić nie do programu zmiany. Świadectwa błądu, tylko świadectwa sukcesu. Ale czy to właśnie z powodu tych projektów obywatelskich, projektów budżetu, wykorzystania budżetu obywatelskiego, no ta agresja, bo przecinał pan opony? Rysował pan lakier na samochodach? Przyklejał pan obraźliwe nalepki na szybę? Coś takiego? Nie, nie chcę, pan się przyznał do przestępstwa. Nie, ale... ja w ogóle żadnych takich agresywnych zachowań, w ogóle ja nie rozumiem ich, nie toleruję. Jeszcze okej, okay, złożenie lusterka, czy tam zostawienie jakiejś karteczki za szybą, nie, jakiegoś obraźliwego obrazka, że tutaj nie wolno parkować, okej. Okay. Ale ja zdecydowanie wolę prowadzić działania, które się jakoś wpisują w istniejący system prawny. Czyli ja wolę zadzwonić na Straż Miejską, zgłaszać, pisać pisma do władz, żeby coś zostało zmienione. No bo ta droga urzędowa często jest po prostu skuteczna. No ale zdarzają się takie sytuacje, że jednak wymaga to protestu, buntu i takich kilka działań też podejmowałem razem z kolegami. Czyli non-violence, jednak non-violence, nie przecinanie opon, nie rysowanie po lakierze. A niech pan powie, a co pan myśli o tych ludziach, którzy na przykład przy wejściach do szkoły, przy wejściach do supermarketu blokują samochody, które właśnie wjechały, zajęły chodnik, chcą im pokazać, że jednak nie tędy droga, że to nie jest miejsce do parkowania, że tylko przejście dla pieszych, blokują, wzywają policję. Uczestniczy pan w tym, nie? Albo czy pan ma jakieś zdanie na ten temat? Bo tu już jest trochę przemocy w tym, jest jakaś... No, trudno powiedzieć, żeby nie było w tym w ogóle agresji. Czym jest przemoc w staniu na chodniku? No jeżeli blokuje pan wyjazd samochodowi, który chciałby wyjechać, no to ale jest... Ale to ja nie słyszałem o takiej... O takich akcjach. Było. Ostatnio trochę było w internecie o tym, ponieważ kilka... Znaczy głównie właśnie na tych stronach, które bardzo pana zwalczają, to znaczy właśnie takich, gdzie oburzeni kierowcy mówią, jak to, ja mam małe dzieci, które chcę przywieźć do szkoły i co, i nie mogę nigdzie stanąć, bo to staję w wejściu do szkoły, prawda? A to, że inni też mają małe dzieci, już takiej osoby nie obchodzi. Ale to oburzenie widziałem i tak sobie zastanawiałem się, czy pan w tym nie brał udziału, ale rozumiem, że nie. Chociaż... No nie, składałem też projekty do budżetu obywatelskiego na ograniczenie w ogóle parkowania i ruchu samochodów przed szkołami. No póki co jeszcze żaden taki projekt w Warszawie nie przyszedł. To jest jednak bardzo trudny temat, niestety. Ale znalazła się grupa osób, która chce takie rzeczy robić i była zaplanowana akcja na przyszły piątek, żeby takie próbne zamknięcie od 7.45 do 8.15 przed jedną ze szkół na Mokotowie zrobić. No niestety mamy epidemię koronawirusa i akcja zostanie przełożona na kwiecień. Ale wspomniał pan o tym, że jednak zdarzało wam się okazywać obywatelskie nieposłuszeństwo wobec właśnie, nie wiem, kierowców czy takich osób, które łamały pewne zasady współżycia społecznego. Tak, no, kilka razy wychodziliśmy na ulicę w proteście. To organizowałem piesze masy krytyczne, również współorganizowałem protest po tym śmiertelnym wypadku, który był na Sokratesa w październiku ubiegłego roku. Więc to ja mówiłem tezy piesze, które były przyklejane do drzwi Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie 2 lata temu. No już ponad 2 lata temu. To było 30 września 2017 roku. No ale taką, myślę, najciekawszą akcją, którą współorganizowałem, to był przejazd rowerami po moście Poniatowskiego. To było po tym głośnym wypadku, kiedy to rowerzystka skinęła na moście pod kołami samochodu. No i tam kierowcy krzyczeli, że powinniście jeździć tak, jak przepisy nakazują, lewym pasem i tak dalej. No więc w 8 chłopa, żeśmy się zebrali, stwierdziliśmy, dobra, to pokażmy, co się dzieje, jak jeździmy legalnie po tym moście, zgodnie z przepisami. Zebraliśmy się w 2 dni. Zaprosiliśmy media na to wydarzenie, więc była Gazeta Wyborcza, był TVN, była Telewizja Polska. No i przez godzinę jechaliśmy na rowerach legalnie, tak jak przepisy nakazują, po moście Poniatowskiego. I co się okazało? Okazało się, że kierowcy nas trąbią, wyprzedzają nas prawym pasem, gdzie jest bus pas i nie wolno jeździć. Zajeżdżają drogę, prawie tam doszło parę razy do wypadku. Wjeżdżają na torowisko tramwajowe. My jechaliśmy zgodnie z przepisami.
Więc wykonaliśmy coś, co było protestem, a robiliśmy wszystko zgodnie taki z prawem. Strajk włoski rowerzystowy. Troszkę tak, no troszkę właśnie. Tak to wyszło. Nasza akcja była o tyle ważna, że to uświadomiło władzom miasta, że rzeczywiście coś trzeba zrobić. Że jeżeli będziemy powtarzać takie akcje jeżdżenia legalnie po moście, no to będą się działy różne niebezpieczne sytuacje. No i miasto postanowiło, że tam zrobi odcinkowy pomiar prędkości, że będzie myśleć o tym, jak tam wprowadzić pewne ograniczenia prędkości samochodu, bo to jest podstawowy problem na moście. No i póki co jesteśmy na takim etapie, że odcinkowy pomiar prędkości jest za drogi, dlatego że jedna firma może to zrobić w Polsce i dyktuje kilka razy wyższe ceny niż to w rzeczywistości kosztuje, więc miasto nie chce wydać na to zdecydowanie więcej pieniędzy niż to w rzeczywistości warte. No i najprawdopodobniej staną po prostu cztery kamery, które będą mierzyły prędkość, cztery fotoradary. No i miejmy nadzieję, że to poprawi sytuację. No bo pamiętajmy, że ten wypadek z rowerzystką, zresztą 17-letnią, która przyjechała do Warszawy kilka tygodni wcześniej i nie znała miasta, to nie był jedyny śmiertelny wypadek. Kilka miesięcy wcześniej mieliśmy dachowanie samochodu i tam zginął pasażer tego samochodu. Jakoś nikt o tym nie pamięta, że jest szykana na tym moście i regularnie co kilka dni wypadają tam jakieś samochody. Na szczęście jeszcze żaden pieszy nie zginął, który tam szedł chodnikiem, a już parę razy były takie sytuacje, że te samochody wbijały się w barierki. Bo tam jest naprawdę bardzo niebezpiecznie i ten most wymaga zmiany organizacji ruchu. No już nie mówiąc o tym, że możliwe jest, że za kilka lat w ogóle cały most będzie szedł do przebudowy i wtedy problem nam się może będzie bardziej dla rowerzystów niż dla samochodów. Znaczy, wie pan, jak się czyta te argumenty pana przeciwników, no takich określę, to oni na przykład piszą, że przez jednego wariata się tak spowalnia cały ruch, jakieś szykany się stawia, żeby ten... No tymczasem z tego, co pan mówi, to jest reguła. Zresztą wiemy to, prawda? Bo to wystarczy stanąć na chodniku i popatrzeć, z jaką prędkością jadą samochody, jak się zachowują w ruchu ulicznym i nikt nie ma wątpliwości, że akurat kierowcy wcale się nie troszczą o bezpieczeństwo ruchu, tylko o swoją, że tak powiem, wygodę jazdy, tak? A ponieważ lubią jeździć szybko, no to jeżdżą szybko i tyle. Ja myślę, że najlepszym wskaźnikiem tego, ile osób rzeczywiście popiera różne postawy, są wyniki w budżecie obywatelskim. No skoro moje projekty wygrywają, skoro kilkanaście milionów złotych będzie przeznaczone na pomysły, które ja firmuję swoim nazwiskiem, no to wydaje mi się, że jednoznacznie większość mieszkańców opowiada się za takim, a nie innym kierunkiem rozwoju Warszawy. Zresztą ostatnio też były jakieś badania prowadzone, które mówią, że 3/4 mieszkańców popiera ograniczenia ruchu samochodowego. No i najdziwniejsze jest to, że politycy za tym głosem nadal nie idą. Właśnie, może powinni zrobić jakieś referendum, żeby mieć alibi do tego, żeby te ograniczenia wprowadzić, bo w Warszawie się przecież w śródmieściu się prawie żyć nie da, co wszyscy wiemy. Kilka lat temu było referendum w Krakowie, przed tym, jak Kraków miał się starać o olimpiadę. No i do tego pytania o to, czy organizować igrzyska w Krakowie, było dorzucone do tego referendum trzy kolejne pytania. Jedno dotyczyło metra, jedno już nie pamiętam czego, ale jedno dotyczyło tego, czy Kraków powinien przeznaczać więcej pieniędzy na infrastrukturę rowerową. No i co się okazało? Że największe poparcie, 85% z wszystkich pytań, miało właśnie większe pieniędzy na infrastrukturę rowerową. I gwarantuję, że jakiegokolwiek miasta byśmy nie wzięli w Polsce, to poparcie dla poprawy warunków ruchu pieszego czy rowerowego wszędzie byłoby powyżej 75%, tam w niektórych pewnie i 90%. Panie Robercie, a ile trzeba dostać głosów, żeby wygrać taki projekt budżetu obywatelskiego? No, może pan powiedzieć orientacyjnie, to ile osób musi poprzeć taki projekt, żeby on miał szansę? To jest tak, żeby zgłosić projekt, to potrzeba 40 podpisów, znaczy w Warszawie, bo to każde miasto sobie ustala swoje własne zasady. W Warszawie potrzeba 40 podpisów, żeby zgłosić projekt do głosowania ogólnomiejskiego i 20 do dzielnicowego.
No ale potem jest weryfikacja tych projektów, czy one są zgodne z prawem, czy są możliwe do realizacji w ciągu 12 miesięcy i tak dalej, i tak dalej. No a potem jest etap głosowania. No i w zeszłym roku po raz pierwszy mieliśmy głosowanie na projekty ogólnomiejskie. Przeszło 29 projektów. Głosowało 107 tysięcy osób. Ten mój projekt na 2020 drzew, który zajął pierwsze miejsce, dostał 41 tysięcy głosów. No, żeby projekt przeszedł, to jeśli dobrze pamiętam, musiał tam te projekty, które przeszły z najmniejszą liczbą głosów, to miały po kilka tysięcy. Dostaje pan, do, pana projekty dostają więcej głosów niż pewnie większość parlamentarzystów wybranych w Warszawie, więc tak się zaczynam zastanawiać, czy pan nie powinien się zająć polityką, chociaż generalnie odradzam. Pewnie pana temperament by tutaj kolidował z temperamentem większości polityków. Nie ma pan, nie żałuje pan, że pan zostawił blok literacki? Trochę żałuję, tylko mam trochę mniej teraz czasu na czytanie książek. Mam inne rzeczy do robienia w życiu i już nie jestem w stanie raz w tygodniu przeczytać książki, żeby wrzucić recenzję jeszcze. Napisać tą recenzję i wrzucić na bloga, także... No tym bardziej, że pan sobie wybrał trudną dziedzinę literatury reportaży, prawda? Bo napisać dobrą recenzję reportażu to prawie tyle, co napisać reportaż, tak? To jest łatwiej niż na przykład powieść szpiegowską, bo ja recenzuję powieści szpiegowskie, ale to nie jest bardzo, bardzo męczące. Ale może pan powinien pisać o tym, tak? O tym, jak powinno funkcjonować miasto. Powinien pan ludziom opowiadać o swoich projektach, co z nimi wyszło, a może też dlaczego jest źle, że inne pana projekty nie wyszły, bo jak pan jednak 30 to fantastyczny wynik, ale na 70 to znaczy, że jednak sporo przegrało. Czy to jakieś coś ważnego obywatelom przepadło? Bo widzę, że pana ostrość widzenia jest taka, że pan pewnie składa dobre projekty, tak? Okej, to uporządkujemy pewne rzeczy. Złożyłem 70 projektów, ale czasami to jest składanie tego samego projektu, który w poprzednim roku nie przyszedł. Więc tak licząc projekty w ten sposób, że składany kilkukrotnie jest tym samym projektem, to i było w sumie 50. Więc jeżeli przeszło 30, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Dlatego, że zazwyczaj przychodzi do realizacji 1/4, 1/5 projektów. Więc wydaje mi się, że jednak mam ja myślę, dużą że nawet skuteczność. Przy tych 70 i 30 to jest fantastyczny wynik. Ale jeśli chodzi o moje pisanie, to jestem członkiem Stowarzyszenia Zielone Mazowsze. No i stowarzyszenie ma swoją stronę i na stronie stowarzyszenia jako cała grupa ludzi mających wspólne przekonanie na temat miasta piszemy kolejne artykuły, kolejne... Ale powiem, że całe Zielone Mazowsze nie dostaje takich krytycznych uwag, takiego hejtu jak pan, więc muszę panu powiedzieć, że nawet mi się dostało, ponieważ napisałem panu w mojej książce, na co no właśnie ci tam jacyś kierowcy niezrównoważeni psychicznie zaczęli komentować moją książkę, że jak ja mogę w ogóle pozytywnie pisać o takim indywiduum jak pan, jeżeli pan jest takim niebezpiecznym szkodnikiem, ale ja się z panem zgadzam, nie z nimi, więc nie przejąłem się tymi Nie, no uwagami. Prawda jest taka, że to ten hejt to nie jest sprawa ostatniego roku czy dwóch. Dokładnie tak samo wyglądało to lat 10 i 20. To no, tylko 20 stowarzyszenie... lat temu to lepsza była sytuacja. Tylu samochodów nie było w Warszawie. Oj tak? Nie, to nie, proszę tak? sobie zajrzeć do tego, jak były komentowane to, że Zielone Mazowsze narysowało na ulicy Świętokrzyskiej ścieżkę rowerową na chodniku. To był, jeśli dobrze pamiętam, kwiecień 1998 roku. To mnie jeszcze w Warszawie nie było. No, ale to koledzy starsi to robili. Jakie wtedy posypały się komentarze, no to nic się nie zmieniło pod tym względem. Naprawdę różnicy nie ma, tylko wybierają sobie... Świętokrzyska się bardzo zmieniła. Tak, i właśnie to dzięki temu. Proszę zobaczyć, to zajęło 16 lat od tego malowania ścieżki rowerowej do przebudowy ulicy. I często właśnie te zmiany w Warszawie tyle trwają, że to trzeba wałkować temat przez kilkanaście lat i dopiero wtedy widzimy efekty. Panie Robercie, a myśli pan o jakichś następnych wnioskach do budżetu obywatelskiego, czy jeszcze za wcześnie? Co się panu marzy? Spokojnie, pomysły się rodzą przez cały rok. Póki co mamy edycję na 2021, mam złożonych kilkanaście projektów, one w tej chwili przechodzą weryfikację, w czerwcu będzie głosowanie, w lipcu będą wyniki.
Od lipca będzie można myśleć o kolejnej edycji. I co, i w lipcu będziemy wiedzieli, czy staną te tęczowe ławki, czy nie? No tego jeszcze nie wiemy w ogóle, czy, czy Zarząd Zieleni się zgodzi na to, żeby malować ławki na tęczowo. Aha, no tak, Zarząd Zieleni pewnie wolałby, żeby były po prostu zielone. No, zobaczymy. Zobaczymy, panie, czekam na odpowiedź. Panie Robercie, gratuluję panu, bo myślę, że to jest strasznie fajne. Znaczy, mi się strasznie podoba ten budżet obywatelski. Myślę, że on jest dużo za mały w stosunku do tego, co by się przydało, bo jednak mam wrażenie, że mieszkańcy Warszawy tak naprawdę lepiej wiedzą, czego potrzebują, niż urzędnicy, którzy często po prostu nawet w Warszawie nie mieszkają. Panie Robercie, trochę musimy kończyć, bo już nam się czas kończy, ale chciałbym zapytać, czy pana można nazwać nim zawodowym obywatelem, tak? Jeżeli pan jakoś tam, no myślę, że to jest ogromna część czasu, jaką pan poświęca na przygotowanie tych projektów, czyli prawie, że zawodowo je pan projektuje, a ponieważ to są z projektu budżetu obywatelskiego, to można pana nazwać zawodowym obywatelem? Czuje się pan tak? Ja bym chciał być zawodowym obywatelem, ale żeby być zawodowym, to trzeba mieć etat. I tutaj jest pies pogrzebany. Największym problemem organizacji pozarządowych w Polsce są środki finansowe, jest bardzo niskie finansowanie. Z 1% Zielone Mazowsze w zeszłym roku dostało 22 tysiące złotych i to pozwala nam na utrzymywanie biura tak naprawdę. Ja ostatnio zajmuję się właśnie wypadkami drogowymi i poprosiłem wszystkie komendy wojewódzkie policji o to, żeby mi przysłały protokoły po śmiertelnych wypadkach, bo w zeszłym roku po raz pierwszy wszystkie komendy wojewódzkie musiały zrobić takie protokoły. No i to napisałem po prostu wniosek o dostęp do informacji publicznej i one do mnie te protokoły schodzą. I po prostu włos się jeży na głowie, jak są prowadzone te analizy. Wczoraj czytałem o wypadku w Zgierzu, gdzie długa prosta, 9 metrów szerokości jezdni, więc kierowcy mogą sobie dowoli pędzić przez miasto. No i przejścia dla pieszych. No i wypadek, kierowca 1,5 promila alkoholu zabił jedną kobietę, drugą ciężko ranił. No i co policja napisała? Że infrastruktura nie miała wpływu na zdarzenie. A ja patrzę, dlaczego tam nie ma wysepki? Dlaczego tam nie ma esowania toru jazdy? Dlaczego tam nie ma zorganizowanego parkowania na jezdni tak, żeby spowolnić ruch. No, bardzo proste rzeczy, oczywiste dla kogoś, kto mieszka w zachodniej Europie, dla kogoś, kto zajmuje się czy zawodowo, czy nawet społecznie bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ale co policja napisała? Że infrastruktura nie miała wpływu na znaczenie. Ja bym naprawdę bardzo chciał zawodowo zajmować się takimi rzeczami. Ja bym bardzo chciał po prostu dostać jakiś grant, albo dostać jakieś dofinansowanie na to, żeby porządnie przebadać to, co policja wypisuje po wypadkach. Chętnie. Ja jestem w kontakcie z Komendą Główną Policji. Dla nich to też jest ważne, bo oni nie mają po prostu żadnego... Oni potrzebują sygnału zwrotnego. Co tak naprawdę należy poprawić? Jak to należy uspójnić? Bo prawda też jest taka, że każda komenda powiatowa robi to po swojemu. Niektóre komendy wojewódzkie, jak na przykład w Poznaniu czy w Białymstoku, opracowały formularz i tam każda komenda powiatowa robi to identycznie. Ale są takie, gdzie po prostu jest coś nabazgrolone, parę zdań i co z tego, żeby był śmiertelny wypadek, tak naprawdę żadne wnioski nie są porządnie wyciągnięte, co tam należy poprawić. Panie, ja bym bardzo Robert, chętnie strasznie przykro, musimy kończyć, bo to bardzo ciekawe. Myślę, że kiedyś jeszcze wrócimy do tego tematu, bo tym bardziej, że widzę, że ta czasami też wpływ ma po prostu agresja spowodowana jakimiś innymi czynnikami. Panie Robercie, no właściwie gratuluję panu tych wszystkich wygranych konkursów. Bardzo żałuję, że nie może być pan zawodowym obywatelem. Myślę, że pan się nie zniechęci i myślę, że też zachęcimy inne osoby, żeby poszły pana śladem. Może i będzie więcej dobrych projektów, to może i ten budżet się zwiększy, ale też i będzie, że tak powiem, miasto bardziej przyjazne mieszkańcom, a nie tylko urzędnikom, czy nie wiem, kierowcom, którzy sobie lubią poszaleć na ulicach. No ja myślę, że bardzo chętnie, jeżeli ktoś się zgłosi do mnie, czy do Zielonego Mazowsza, że chce z nami współpracować, że chce z nami działać, to my naprawdę jesteśmy w stanie zaoferować profesjonalne wsparcie, przede wszystkim doradztwo merytoryczne, jak pewne procesy w mieście przeprowadzić, ale też przyda się wsparcie tak naprawdę z całej Polski, no bo
żeby analizować te wypadki drogowe, to najlepiej również pojechać na miejsce, spotkać się na miejscu z policjantami, którzy w danej komendzie wojewódzkiej czy powiatowej odpowiadają za to bezpieczeństwo ruchu drogowego. No i jedno z rzeczy, do których chcę doprowadzić, to jest to, co jest w takich krajach jak na przykład Holandia, że w tych audytach bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestniczą również mieszkańcy, również przedstawiciele organizacji pozarządowych, a nie, że przechodzi policjant, spotyka się razem z zarządcą drogi i wypisują infrastrukturę, nie miała wpływu. A wtedy może jakby w takim spotkaniu uczestniczył również ktoś z mieszkańców. Dyrektor szkoły albo nawet kierowniczka przedszkola. Nie, nawet mi nie chodzi o to, żeby to był jakiś dyrektor szkoły, tylko tak naprawdę to musi być osoba przeszkolona, która będzie wiedziała, na co zwracać uwagę, ma jakąś wiedzę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i my chętnie tą wiedzę przekażemy, no ale taka osoba przychodzi i mówi, halo, halo, ale tutaj można to zorganizować inaczej. Tutaj ten człowiek pędził dlatego, że nie ma żadnych przeszkód, że ma kilometr prosty i nic go nie ogranicza. Panie Robercie, mam nadzieję, że polskie MSW kiedyś wpadnie na taki pomysł, żeby ten projekt, że tak powiem, poszerzyć, ale my musimy na razie kończyć. Także dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Panu. Mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy dużo razy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, czy o tym, jak zrobić, żeby ludzie się czuli lepiej i bezpieczniej w swoim miejscu zamieszkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.